Poznaliśmy agenta, wszyscy uczestnicy tego programu. Chcieliby się dowiedzieć, jakimi metodami agent działał. To zobaczmy w takim razie. Oto pierwszy przykład działalności agenta. Ten namiot to jest wasze centrum dowodzenia. Apelują na was zawodowi rangersi. Dobry kierunek, jeszcze kawałek. Cisz, posłuchajcie, nie słychać nic. Pomyślałem sobie, że przy tym całym chaosie, który może być bardzo skuteczną bronią... Wracaj na szybko, biegnij do nas. Nie się ukryje. Wystarczyło zrobić coś nieoczekiwanego. K***a mać, no! Ten chaos już wymknął się spod kontroli. Potem ja z kolei poleciałem. Mogłem wrócić po czasie na przykład, natomiast pobiec po kopertę, znaleźć tam 1500 zł, ale przynieść 500 zł z tych 1500 wydawało mi się lepszym rozwiązaniem. 500, bardzo dobrze! Brawo! Melduję wykonanie zadania. 1000 zł, Hubert, przepadło w czasie tego zadania. Złodziejstwo w biały dzień. Zakopałeś agenty na afrykańskiej ziemi, czy schowałeś do kieszeni? Szczerze mówiąc, do skarpetki. Nikt cię nie domyślił z was? Padło kilka takich tropów jakby na domniemanego agenta poza Hubertem, bo na przykład dziwne stało się to, że Antek mógł wrócić, tak? I to już rzuciło gdzieś tam podejrzenie. Tutaj! Możecie przywrócić mi do programu, możecie wziąć immunitet dla siebie albo kasę dla drużyny. Mam i kasę, i Antka. Przypuszczaliście, że Hubert potrafi tak pięknie kląć? Nie, to do mnie skierowane. Ja już też wtedy się wycofałam, bo gdyby ktoś inny to zrobił, to by mnie tak nie uderzyło. A że ja z ust Huberta usłyszałam tak soczyste to, co usłyszałam, to ja już się wycofałam. Już rzeczywiście to mnie... Dalej. Tego nie znałem, no i uznałem na przykład, że no faktycznie wybuchowy z niego człowiek, coś mu nie idzie, albo jest jakiś chaos. No tak. Ja bardzo prawdziwe. No, doświadczenie pokazało, że to zadziałało, bo się zrobiło, ta temperatura się podniosła do takiego poziomu, że potem to parę osób po prostu przyszło z niczym. No, to było, przepraszam, ale było to skuteczne.